Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy dzień zaczynam od roweryku. Jest ładnie ciepło, także tradycyjnie trzeba swoje kilometry wykręcić. A na trasie mojej podróży rowerowej w takim tajemniczym miejscu jest tak zwany cmentarz pomników. Zobaczcie, jak to wygląda. I dojechałem w te miejsce, które chciałem Wam pokazać. Ja to nazywam cmentarz pomników wśród śmieci leśnych. Na trasie moich przejażdżek można dotrzeć do takiego miejsca, gdzie leży pełno nagrobków. Ja to nazywam cmentarz nagrobków. Także zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Na pewno tu w tym miejscu nie było cmentarza. Robi to wszystko niesamowite wrażenie. Jest tego bardzo dużo. Nawet bardzo dużo. Także pokażę Wam tylko namiastkę. Także za czasów pewnie Polskiej Republiki Ludowej to wszystko zostało rozebrane z jakiegoś poniemieckiego cmentarza i przywiezione tutaj. Spójrzcie, zobaczcie, jeszcze przejdziemy tutaj bokiem. Patrzę, czy czasami, żeby nie nadepnąć na jakiegoś pełzaka, bo ich jest tutaj bardzo dużo. O, tutaj jakaś płyta nagrobna. O, także tak to wygląda. Cmentarz pomników. Tutaj jakiś nagrobek. Zobaczcie. Codziennie podglądam te swoje pola, na których prowadzę poszukiwania. Patrzę, jak tutaj rzepa kwitnie. I tak myślami ściągam te monety, które potem kopię i inne ciekawe rzeczy. Popatrzcie na przekwitający, kwitnący rzepak. Cóż za piękny widok. Uwielbiam. To jest prawdziwa uczta dla wzroku, duszy. No i powiedzmy też ciała. Mieliśmy dzisiaj z Ewelinką jechać do Lidzbarka, natomiast wyjazd musieliśmy przełożyć, ponieważ mam klientów w sklepie. Natomiast w drodze powrotnej zajechałem jeszcze w jedno miejsce. Pokażę Wam, gdzie będziemy prowadzić dzisiaj poszukiwania, a pewnie film z poszukiwań opublikujemy w niedzielę. O, tutaj przyjedziemy w te miejsce właśnie, na tą starą drogę przyjedziemy na poszukiwania. Jest to droga, która na mapach już widnieje przed 1900 rokiem, a miesiąc temu została oczyszczona z wszelkiego rodzaju maści zielska, bo była tutaj totalnie zarośnięta. Także tutaj przyjedziemy. Z ponad 120 lat nie było tutaj człowieka z wykrywaczem, także może coś tutaj trafimy. Zobaczymy. Pochwalimy się Wam na pewno. Oczywiście jak znajdziemy coś ciekawego, to tym się Wam pochwalimy. A teraz trzeba na rower tyłek wcisnąć i pedałować do domu. A jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. Jak widzicie, te kamienie są zbierane z okolicznych pól. Można tutaj sobie dorobić właśnie przy zbieraniu kamieni. Lokalni gospodarze jakby ogłaszają nabór osób, które chcą zbierać te kamienie i średnio na godzinę oferują 25 zł na godzinę. Czy to dużo, czy mało, ocencie sami. Idziemy zobaczyć, co Hanulka robi. A dzień dobry, kto tu jeszcze tu leżakuje? Ja. W piżamce jeszcze?
płateczki zjadłaś? Wszystko widzę. Ubierzemy się, pójdziesz ze mną na zakupy? Nie. Dlaczego? Mam zamiar się bawić. Bawić się chcesz? A ja muszę iść na zakupy. Co dzisiaj zrobimy dobrego na obiadek? Nie wiem. Zupka może jakaś? Pindorowa. Pindorowa? Z ryżem, z makaronem? Z makaronem. Z makaronem? Na pewno będziesz jadła? Z ryżem. Z ryżem? Nie, z makaronem, bo lepiej smakuje. No dobrze, no to musisz się ubrać i jechać ze mną na zakupy. No ty idź. Ale musisz mi pomóc, ja ciebie nie zostawię. Proszę, zostawię mnie czasami. No to czasami, ale jak wychodzę tutaj obok domku. A musimy jechać do Biedronki. Ty co się będzie pilnować? Tosia cię będzie pilnować. Tygrys. I tygrys. A jakby ktoś się włamał, to ja bym wzięła garnek i na głowę wam, a patelnią. Dobra, zbieramy się. A tutaj są wspomniani ochraniarze naszej Hani. Tygrys wiecznie śpiący. Hello, tygrysek. Hello, hello, tutaj. Tutaj patrzysz na widzów teraz naszych. I tutaj bohaterka Tosia. To są pogromcy wszystkich, którzy chcieliby zrobić krzywdę Hani. Ja już po zakupach, a dodatkowo przy okazji w sobotę robimy grilla, więc zakupiłam kaszaneczkę jedną, drugą, kiszkę ziemniaczaną, kiełbaskę, buraska oczywiście, chlebek, no i sosik. Także uczta będzie. Jak Hania powiedziała, tak jest zupka pomidorowa z makaronem. Już niedługo będziemy mieć przecier pomidorowy z naszej folii. To będzie najlepszy. Mięsko też ci włożyć? Oczywiście. Jak usłyszałem o tej pomidorówce, to biegłem z pracy. No popatrz. A selera? Może być, bo seler zdrowy. Tu proszę dla ciebie. Dziękuję. Jeszcze ja. Już ostatnio smakowałam. Muszę smakować. Może w ciąży jesteś? No weź. Mina bezcenna. Trzeba się najeść, żeby energii trochę mieć na poszukiwania. Tak jak wspominałem wam wcześniej, jedziemy zobaczyć, czy coś na tej drodze, starej drodze znajdziemy. A jestem dobrej myśli, bo tak jak wspominałem, na pewno nikt tam nie chodził wcześniej przed nami z wykrywaczem. A droga stara, zacna może być i bogata w znajdki. Trzymajcie za nas kciuki, jedziemy zaraz. Dawno nie byliśmy na poszukiwaniach. Szybko zjemy i ruszamy w drogę. Gotowi do działania. Teraz zobaczymy, czym nas zaskoczy ziemia. Czy coś znajdziemy na tej drodze, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. Na pewno mnóstwo złomu. Prawda. I co jeszcze? Zobaczymy. No. Mamy pierwsze sygnały. U Ewelinki pod cewką coś tam daje znać, że jest. A zobaczcie, co ja mam. Zaraz Ewelinka przejmie kamerę. A ja z tej bryłki wyłuskam to, co tutaj jest. Albo niech to zrobi Ewelinka. Tadam, tadam. Tadam, tadam, tadam. Tadam. One. Co? Moneta czy guzik? Guzik. Łe. Ale co najważniejsze? Co najważniejsze w tym wszystkim? Że są tutaj sygnały i pokazują się fanty. Stary guzik.
przejmę od ciebie i pokażę skórę do kamery w ten sposób. Kop swój sygnał, zobaczymy co u ciebie. Nie dam rady. Pierwsze moje wrażenie przy kolejnym sygnale, myślałem, że to jest waga. Uwierzcie mi, że to stara przedwojenna waga, natomiast to jest jakiś korpus, blok od jakiegoś silnika. Sami zobaczcie. Może od motoru? Trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym. Ale pierwsze skojarzenie naprawdę to była, kurde, waga, przedwojenna waga. A tu jednak jest coś innego. Miejsce zaskakuje. Tylko się cieszyć. Dajesz, dajesz maleńki. Daję, daję. Jak wykopię, to wam pokażę, co mam. Warunki ciężkie do kopania. A chrupie, tylko łopaty nie płam. Wieje. Okropnie. Mam to na wierzchu. Dajcie na wierzchu. Lemiesz? Lemiesz. Słomo to my tutaj nakopiemy i to nie mało. Ale o to chodzi. Bo przecież mówiłem na początku, że na pewno złom będzie. A czy coś innego, to z tym różnie bywa. Ale na pewno będzie, bo to są stare drogi i zawsze coś musi być. Bo to jest reguła. Co to? A jakaś taka długa listwa metalowa. Królem złomu dzisiaj jesteś ty. Krzysztof jest królem złomu. Kolejny złom, kolejnych parę, może nie parę kilo, ale ponad dobre kilo jest. Także miejsce zadawala nas. Za chwilę na pewno będą te ciekawsze fanty. Tylko cierpliwości. Tylko cierpliwości. Thank you.